dlaczego ma pan prawo zabierać dzieci z domu czyjegoś? Mam prawo, bo pozwalam. Pana informujemy, że nie wyrażamy zgody na upublicznianie naszych wizerunków. No. Jeżeli pan upubliczni nasze wizerunki, no, to spotkamy się w sądzie. No i teraz tak. Ja nagrywam i proszę nie zabierać tych dzieci, bo tu jest dom. Tych dzieci. Proszę ich nie zabierać. Pan ma prawo ich, tak jak powiedziałem, uzyskać w sądzie. Tak, czy ale prawo? Nie w sądzie. Sąd dlaczego się włącza, wtrąca w rodzinę? Rodziny i nieletnich. No, dlaczego pan przychodzi, dlaczego pan przychodzi po te dzieci? Dlaczego pan przychodzi po te dzieci? Dlaczego pan przychodzi po te dzieci? To jest sądu, trzeba go wykonać. A czym pan uzasadnia to, że pan zabiera te dzieci? Ja nie wiem, jak jest. No to jak pan nie wie pan i przychodzi pan po dzieci? Ale no to pan przychodzisz do obcego domu po dzieci i zabierasz pan dzieci z obcego domu i nie wstydzi się pan? Ubierze pan dzieci? Ja zawsze ich ubieram. Od 5 lat ich ubieram. Proszę ich ubrać. I piorę im, i gotuję im. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. To dlaczego pan przychodzisz tu? Proszę ich ubrać. Skoro ja im piorę, ubieram i prowadzę do sklepu, po coś pan przyszedł po te dzieci? Muszę go wykonać. Ale niech pan uzasadni po co to. Nie będę uzasadniał po raz setny. Ale po raz setny pan nawet raz nie uzasadnił pan. Nie tak przebiegać teraz. To dzieciaki sami się ubieram, jak pan ich nie chce ubrać. Mogą się ubrać. A poprosi pani, a może zobaczymy, czy pana posłuchają. Mogą się ubrać sami. A czy mnie pan pyta, czy to taki sarkazm jest? Nie pytam pana. A to po co mnie pan pyta? Panie Kolczyk, jest pan w domu, to teraz zaraz jeszcze odpowiada, pytam, czy pozwoli pan się dzieciom ubrać. No i po co powtarzasz pan pytania? No bo pan też po 10 razy. Nie. Ja też powtarzam. No to ja to tylko pytam pana o uzasadnienie, bo pan chodzisz po obcych domach i dzieci zabierasz. No i się pan jeszcze śmieje. Ale no to chyba pierwszy dom taki pana, co? No to chodzisz pan po domach, nie wstydzi się pan? Nie. Nie wstydzi się pan? No. No, ale to dzieci to są... A co pan, pana kochają i gdzie pan ich zabierze? A, no to po coś pan przyszedł? I tu jeszcze z tyloma policjantami. To bierze pan sam, gdzieś trzy ubiorą się same. No, a jak pan myśli? No nie wiem, no to pan musi odpowiedzieć. Kamil, Natalka, chcecie iść z tymi ludźmi? Co? A chcecie iść do babci? Wolicie iść do babci? Proszę pana, dlaczego pan robi takie sytuacje? Jakie sytuacje? Słucham. Czy jest postanowienie sądu? Czy sąd uzasadnił, dlaczego taki postanowił, tak? Proszę pan zwrócić się do sądu. A kiedy ja mam się zwrócić, jak już państwo przyszli? Dlaczego ja nie mam okazji zwrócić się do sądu, zanim państwo przyjdą? Ale miał pan na to czas. Jaki miałem czas, jak wczoraj dostałem postanowienie? No i co pan? Od wczoraj już państwo przyszli. Wczoraj dostałem uzasadnienie, postanowienie, przepraszam, a państwo już dzisiaj są. No bo musimy to zrobić. I w takich okolicznościach się zabiera dzieci? Tak. W takich okolicznościach? I to jest bez stresu dla dzieci, tak? Kamil, podejdź do mnie, nie bój się. Czego pan bez no, chodź. A czego go pan szanuje? Czy pani się pomyliło coś z głową, co się dzieje? To są moje dzieci, ja mam prawo ich przytulać. No to dobrze, bardzo się cieszę. No, niech pan nie przesadza. No to zobaczymy, czy pan już tu mi pan mówi, że będzie używał przemocy wobec mnie. Nie przemocy, poinformował, tylko będę używał środków przymusu. A przymusu bezpośredniego, nie? I wolno bić ludzi, co? Nawet dzieci zabierać, dzieci zabierać i bić ludzi, co? Przymus bezpośredni, to jest ktoś pana bicie. Aha, no nie, no to a co pan zrobisz? No to nie wychodzimy. To nie wychodzimy. To proszę wyjść. To co, mogą się dzieci ubrać od domu? Nie, mogą zostać w domu. Ale mogą się to się A mogą zostać. Nie obierzesz się sama, umiesz? A taka, czy musi słuchać? A czy wolisz słuchać panią czy tatę? Ale z kim pani jest dla niej? Kim pani jest dla niej? O, widzicie? Proszę, o i tak jest. O, widzi pan? I stoją, to jest ten przymus. Proszę, odejść i teraz. Niech pani staje mi na drodze w moim domu. No dobrze, proszę pana, pan nie musi mi chwać. Jak pan stoi mi na drodze w moim domu? No dobrze. No. I pan zasłania mi dojście do dziecka. Ubierzesz się i przyznam pojechać do domu dziecka takiego. Do domu dziecka takiego, jakby nie miał babci na dole tutaj. Jakby nie miał tutaj babci. Ale co pisze, jak wczoraj dostałyśmy postanowienie, a dzisiaj już panowie przyszli do nas. Taki mamy obowiązek. Jaki obowiązek? Od kogo? Co to? Dla kogo wy pracujecie? Dla Polaków czy nie dla Polaków? Na okupanta czy dla kogo pracujecie? Tak stanowi prawo. Pan będzie miał prawo pisać wniosek. Ja prawo mam, ja dzieci, ja to są moje dzieci, ja mam prawo do tych dzieci. Oczywiście, naturalne prawo. Ja panu prawa nie zabieram. Ale zabiera mi pan dzieci. Chwilowo, bo tak każe sąd. Ale ja to jest naturalne prawo mam, że mam prawo mieć dzieci. Tak, ale jeżeli naturalne moim prawem jest to, że ja mam prawo mieć dzieci. No. Dla dobra dziecka i dla dobra sprawy. Naturalnym prawem moim jest, że ja mam prawo mieć dzieci. I to są moje dzieci i to jest moje prawo naturalne.
które nadał mi Bóg, a wy przychodzicie jako ci dobrzy. Fałszywe światło to jest. Dobrze. To jest fałszywe światło. Czyli to jest to prawo, co rozbija rodzinę tego Boga, tego świata szatana. Łukasza 4,6, zarejestrowani są u Pana Diabła. Król Jezus przychodzi i właśnie niszczą rodziny, bo jak Jezus się urodził, to do 2 lat kazał zabijać Herod dzieci. No i teraz to się dzieje, że co Bóg złączył, to oni to niszczą. I ja walczę o swoją rodzinę już 20 lat. Tu jest prawo, co w sądzie w Gliwicach rzuciłem na stół 500 złotych kary. Ale Chrystus jest, pociąga za sznurki i wiadomo, że Chrystus jest jedyną sprawiedliwością. I ci, co rozbijają rodziny, będą mieć rozbite rodziny. I sprawiedliwość jest, wróci na nich, karma powraca, tak to mówicie? I to Chrystus przychodzi, czeka i praca u Niego jest, a nie sąd każe, budynek każe, oni wykonują, gestapo wykonuje, to jest wojna psychiczna. Dzieci jak są zabrane i uczucia rodzinne, to jest największy ból, jaki może być na świecie. Dlatego Juda się powiesił, bo zdradził prawdę, a cały świat niszczy rodzinę LGBT, Iskra Prawdy z Polski. Mamy króla. Panowanie się kończy. Panowanie się kończy. Chrystus obejmuje królestwo przez tych, co pójdą za Jego prawdą, miłością i sprawiedliwością. Także błogosławimy aniołów, bo to dziecko już nie jest dzieckiem, jest potężnym królem i władcą. I On posyła aniołów przeze mnie. Mateusz 24:31. Chrystus jest królem. Zaczął swoje 1000 lat w Jego prawdzie, sprawiedliwości, naśladowaniu. Jest prawdziwa miłość, prawda i życie. Błogosławimy.